Siemaneczku, z tej strony Zobieczek, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Także no co, mam tutaj dla was kolejny odcinek z Dragona, także zostawcie tutaj na starcie łapkę, suba, dzwoneczek, no wiecie tam wszystko co możecie, żeby było spoko, nie? Wiecie, no wiesz o co chodzi, Morto, mam dzisiaj dla was odcinek, także tutaj gdzie zabijam z 5, 6, może 7, z 8, 12-letnich kacprów, którzy są tytułowymi bohaterami, nie? Tak wiesz, nie? Tam sub, łapka, nie? Dzwonek. No i co, jeśli chcecie wygrać w tym odcinku premki, znaczy żebym wam podał kordy na premium case'y, musicie dobić kolejno 600 łapek, to wam podam wtedy pierwszy stack, oraz 800 łapek, wam podam wtedy drugi stack. Osoba, która wygrała premkę z poprzedniego odcinka, ją znajdzie się w opisie, nie? Tak, no wiecie, tam w opisie, nie? Gdzieś tam pod tego, nie? Tam, no tam opis pod filmem, no wiesz o co chodzi, nie? No. I jeszcze pozdrawiam te osoby, które dawały mi itemki na live'ach, a oni się teraz wyświetlają na ekranie. Przepraszam ich, że nie pozdrowiłem w poprzednim odcinku, ale teraz są chyba wszyscy. Także no, kogoś pominąłem, to przepraszam bardzo i do odcinka zapraszam, nie? Więc tam wiesz, suba, zostaw łapkę i dzwoneczek, nie? Wiesz o co chodzi, Morto. Także do odcinka, jo. Dobra, tutaj typek Oniku Klops 616 pisze, kto kozak, te paezy, także zobaczymy, czy pan Klops 616 jest tutaj naprawdę takim kozakiem i może wyzywać po prostu innych od ezów, także... Zaakceptuje mi tutaj, czy nie zaakceptuje? Panie Klopsie 616, halo, halo. Czy pan Klops? Proszę pana, pan mnie tepnie. O, dobra, tepnął mnie Klops. Przyjąłem koksa, dobra, mam tutaj koksa. I gdzie jestem? Opisałem, że w 99%, że będą to nogi. A jednak nie, to jest jakaś skybasa, którą, dobra, zrzuciłem jednego i zrzuciłem drugiego. Jednego zabiłem? I drugiego zabiłem. Co? To niezły double kill na dwóch najgorszych kasprach z Minecrafta. Ej, bez jaj, czekajcie, oni mieli tutaj itemy normalne? Tak, mieli normalne itemy, tutaj jeden, a ten drugi gdzie poleciał? Tutaj, ej, bez jaj, co? To nie ze typki z Minecrafta. Dobra, widzimy się przy następnej akcji. Dobra, tutaj gościu Niku Umti 5 pisze, kto klepa tepa płaski teren. Także zobaczymy, czy tutaj Umti 5, można tak powiedzieć, mnie tepnie na równy teren, czy raczej będzie tepał tak jak każdy w nogi. Więc przetestujmy tutaj graczy. Widzicie, też możecie u mnie na odcinku zobaczyć, czy wam się opłaca tepać do takich graczy, którzy tepają na równy teren, jak tutaj na przykład ten gościu, tylko gdzie jestem? Okej, okay, jestem gdzieś w jakimś kuboidzie u typa. Tu jest trench, dobra, tu jest trench. Idzie z git, ajajaj, szkoda, że ten gość nie powiedział, ale dobra, będzie z nim tutaj klepa z panem Umti 5, wyrzucił mieczyk, tak? Ten gość, nie, ma mieczyk, dobra, ma mieczyk. Czy zebrałem ten jego mieczyk? W sumie nie wiem, czy zebrałem ten mieczyk, czy on ma ten mieczyk. O, to jest pytanie, widzę, że tam jest jakiś kolega już tutaj. Aha, czyli dwóch na jednego banda łysego standardowo się zapowiada. Jak to wszędzie tak jest, bo wiecie, jedno na jeden w tych czasach to raczej niemożliwe. Chciałem takie ścinki, kurde. Chodź tu. Będą się ze mną klepali jeden na jeden, czy... Nie, dobra, dwóch na jednego będą się cały czas klepali z tego co widzę, niestety. Mnie to bardzo martwi. Czy któryś tutaj będzie chciał się klepać jeden na jeden? Nie. Ale ten widzę gościu ucieka do żuwika, więc ja sobie wbiję za nim, lub nie wbiję za nim, po prostu nie pozwolę mu tam wejść. Okej, okay, ten poleciał tam, to mogę się teraz zająć tym. Zobaczymy, czy poliże gościu, jakby polizał, byłoby mega w porządku. No bo, wiecie, ile ma rank? 680, nie no, to trochę lipa. Widzę, że tutaj prawilne perły rzuca gościu do swojego żuwika. A ja tu wjadę za nim, ja tu się nie będę pierdzielił w tańcu. Gościu, liżesz. Czemu on ucieka z waszego żółwika? Co za typek? O nie. No i się zbugowałem z nim ze stoniarce. No to zarąbiście. No to zarąbiście, jak się zbugowałem w stoniarce. Dobra, już nie? I teraz pytanie, gdzie jest ten gościu? Tutaj jest ten gościu. Chodź tu, chodź tu. Oj, wpadł do fosy, do beczki. Czy ja tu przeżyję? Dobra, przeżyłem. I dojazd tego gościa, nie ma innej opcji. Dojeżdżam go tu. On musi zginąć, to jest typek oniku Quentop.pl. Pytanie teraz, czy ja tu dam radę go zabić, czy nie? Możecie pisać w komentarzu w tym momencie, czy udało mi się go zabić, czy nie. Naprawdę, wiecie o co chodzi, nie? Przyjdzie ten jego kolega tu? Chyba nie przyjdzie, takie że git. Możecie zobaczyć na odcinkach, że trochę straciłem taką dykcję w poprzednich odcinkach, że mówiłem bez problemu. I tak wiecie, cały czas sobie opowiadałem coś na tych odcinkach, stepania lub czegokolwiek. A teraz jest to takie, wiecie, trochę ślamazarne i nieskładniowe, ale wyszedłem z sprawy po prostu nagrywania i mówienia samego do siebie, muszę poćwiczyć trochę, bo no jednak miałem przerwę od nagrywania samemu i wiecie, a jak się nie nagrywa, robi się przerwę, to się wychodzi z sprawy i tyle. Czy ten gość już nie powinien zginąć? No właśnie, zginął, także jest git. Mam już drugi, trzeci kill na odcinku, bo wcześniej tepnąłem do dwóch typów, czyli którzy zginęli. Więc co, my się z wami żegnam i widzimy się przy następnej akcji, pozdro. Dobra, to taki ziomek Ho 16 podłoga topka pisze, kto chce ity tepa, także zobaczymy tutaj, tepniemy do ziomka, czy mnie tutaj tepnie, uwaga, uwaga, 3-2-1, panie tutaj hał, mordeczko, czy mnie tepniesz, halo, halo, o, zaakceptował, więc jest git, mam nadzieję, że mnie nie tepnie tutaj w nogi jakoś standardowo, jak wszyscy, aha,
bijcie standardowo w nogę jak wszyscy. Dobra, gdzie to jestem? Jestem w jakimś kubujdzie kompletnie, gdzie ile tu jest typa i ja pierdzielę, może któryś tu poliże. Chociaż tyle by mi wyszło na dobre. Czyżby ten gościu tutaj awczył? Czekajcie, czekajcie. Ten gościu ma tutaj awczy, czekajcie, dajcie mi. Tak, on awczy, dobra, będzie łatwy kill. Zabiłem tutaj typa, który awczy, a nie ma tak. Dobra, awczył, ale poliza na szczęście. Czy ten też poliże? Aj, ale fajnie, bo gdyby polizał, na szczęście nie miałem stręża 2. Przez co ten gościu miał szansę jakąś tam, żeby zjeść tego koksika. Ale widzę dobrą rzecz w tym, że oni tutaj są, a mianowicie to, że po prostu nie mają stręży. Może jakoś przez to, że nie mają właśnie oni stręży, uda mi się ich zabić. Aha, już mają stręże, więc za dobrze mi to nie wygląda. Teraz zauważyłem, że nie mam dodatkowo jeszcze przy sobie tego, no jak to się nazywa, butów na zmianę. Przez co może mi tutaj zupełnie przeszkodzi w tym, żeby tutaj zabić, ten nie polizał. A tamten widzę, że gości ucieka, czyli no są jakieś dwa lamusy tutaj z dragona, które nic nie potrafią robić z tego Minecrafta. Czy ten gość zjadł koksa? To jest pytanie, ten podłoga Cody nie zjadł koksa, no i ja pierdzie. I co to, co są za typy? Co, powiedzcie mi, co im to da? Dobra, no dobierają się, ja sobie wezmę jeszcze dodatkowo rzucaki. I z tego co widzę, tutaj się stoniarka rozwaliła i patrzcie to. Rozwali się stoniarka i sam mogę teraz ich dojechać. Więc nieźle. Czy ten gość zjadł koksa? Bo nie zjadł koksa, to jakiś Dawid jest. Ten w ogóle pery rzuca, tu trzeci przyszedł. Ja pierdzielę, co to się dzieje? Po co tu tyle typa przychodzi i mnie bije? Co za ludzie? Co za ludzie, naprawdę. Kurde, wiecie co? Ja chyba sobie ucieknę stąd. Ta, ja sobie stąd ucieknę, a jak? A coś, a co to? Gdzie jestem? Dobra, wyprowadziłem gdzieś tutaj, nie wiem w sumie nawet gdzie. Może mi się uda tutaj skryć w jakimś miejscu, ale nie wiem, już to wątpię, że mi się uda skryć. Tak, chyba mnie znaleźli niestety, będą mnie widzieli. No właśnie, widzą mnie. Także, no tepnę, mogę powiedzieć, że tepnąłem znowu do najgorszej gildii na świecie. No bo patrzcie, co są za Steve'y jakieś pieprzone, które nic nie potrafią zrobić tego Minecrafta. Będą mnie teraz pewnie gonili przez najbliższy rok. Fajnie było, gdyby tutaj, a nie ma tam wyjścia, to jest wszystko zaobsowane, więc raczej mi się stąd nie uda uciec. Chociaż mogę spróbować tutaj któregoś z tych typów zabić. I fajnie było, gdyby mi na przykład z takiego typa dropy pueru, bo wtedy też bym mógł wyperować, szczerze mówiąc. Tylko pytanie, czy mi będą to gonili. Będą do mnie strzelali na przykład z łuku czy z czegoś. O, to jest teraz pytanie, czy czekajcie, o, zrobię tak jakoś. Dobra, i teraz może zrobimy tak, zacznę tego bić typa ze strężyka. Nie polizał, ale tu jest gdzieś jeszcze jeden, który rzucił ten. Ten chyba nie jest na koksie, to jest ten How to Six in Topka. Właśnie, zabiłem go i trzeba z niego peru, nie ma z niego peru, no ja pierdzielę. No to są po prostu jakieś te typy, porażka, naprawdę, porażka typy. Takich tepnąłem, bo już po prostu dwóch zabiłem. Kurde, gdzie ich tu jest? Czterech, ja pierdzielę ich tu jest, tylko szkoda, że tych perem nie zebrałem, no i to mnie martwi, bo nie zebra te pery, zaliczyłbym najlepszą ucieczkę na odcinku. Tylko, wiecie co, mam pomysł. Chyba, żebym się dostał jakoś tutaj gdzieś do tego kuboida, gdzie na przykład mają tutaj style tego, gdzie mają po prostu ender chesta. Tylko gdzie ja jestem? Chyba się nigdzie nie dostałem. No właśnie, nigdy się nie dostałem. Czy ty, czekajcie? Tak, jestem w tym miejscu, gdzie jest ender chest. Uwaga, czy mi się tutaj uda? I weźcie, czekajcie, wezmę sobie perły. Pyk, pyk, myk, myk. I teraz zmykam stąd. Zmykam stąd jak najszybciej, efekty. Czy mi się uda stąd uciec? To jest pytanie. Teraz najważniejsze pytanie, czy mi się uda stąd uciec. Jak tak mi się uda stąd uciec, naprawdę najgorsze typy na świecie, takich napnąłem. Tylko muszę to jakoś skoczyć. O, na przykład tak bym skoczył. Zrobię teraz tak, tak. I teraz uwaga, 5 pereł szczęścia. Czy będzie to, czy będą to pereły szczęścia? Tak, będą to pereły szczęścia. Nie pozdrawiam najgorszej gildii na dragonie. Najłatwiejsza ucieczka na świecie, bez butów. Bez butów najłatwiejsza ucieczka. Tfu na tą gildię, aby zobaczyć sobie jaki to jest tag. Nie polecam gildii, jak widzicie łatwo uciec, zabijam dwóch typa. Najlepsza ucieczka na świecie zaliczona, więc możecie zostawić za nią łapkę w górę oraz subskrypcję na moim kanale, wiecie o co chodzi, nie? Czekajcie, to ja sobie sprawdzę co to za gildia. Zapiszę sobie rekordy, żeby tutaj na live przebić czy coś w tym stylu, no bo no, takie gildie się powinno tępić na tym serwerze, bo no widzicie, psują wszystko, całą rozgrywkę, że tak powiem. Tylko, co to za gildia? Nawet mi to tak nie pokazuje, widocznie są tak słabi, że nawet mają taki mały kuboid. O, jest, gildia dead. No to fajna gildia dead. To sobie tak, dead. Zapiszemy sobie na live'a do na przebicie do live'a. No i co? I widzimy się już przy następnej akcji, więc pozdro. No, zostawcie łapkę i suba, proszę. Okej, ja już tutaj tepam do następnej osoby, jest to gracz o niku Cevilo, także zobaczymy, czy on może mnie tutaj tepnie w jakieś nogi, czy coś innego. Mam nadzieję, że wiecie, tutaj tepniemy jakąś równą klepę i wiecie, będzie się ze mną bił jak gracz z graczem, kurde, kiedyś, a nie teraz. Nogi, 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 tylko nogi, nogi, nogi. Aha. Powiem tak, nie skomentuję. Nie skomentuję tych ludzi tutaj dwóch. Tego też nie skomentuję, bo po co komentować, psuć sobie tutaj to co się mówi.
znowu tepnęłem do dwóch najgorszych cutscrew w Minecrafcie, taki jak tytuł odcinka, no bo nic innego po prostu nie można tutaj dodać ani ująć, no bo widzicie, co się dzieje, ludzie tepają w nogi, ja sobie liżą co po chwilę. No to jest powoli dosyć śmieszne, tak? Zamiast się, wiecie, jak ludzie z ludźmi bić na gołe klaty, kurde, za garażami w 3 po 3, to nie, będą tepali w jakieś tutaj nogi zwalone, żeby bić, wiecie, ludzi po kaskach, znaczy po kaskach, no po skarpetkach. I żeby było, czy to ten gość będzie uciekał ode mnie? No niech nie ucieka, o, banio padła. Dobra, zabiłem drugiego. Dobra, zabiłem trzeciego. 84 ranku do niego dostałem. No i pięknie. Teraz sobie tutaj wyparujemy do góry w ścianę i zobaczymy, czy mi się uda uciec, czy raczej mi tutaj dogoni, bo to jest najważniejsze pytanie teraz dnia. Tak, zamarłem teraz na chwilę, bo wysłuchuję, czy gdzieś rozkopują klocki wokół mnie. Ale chyba nie. Chociaż. Teraz zaczęli rozkopywać, ale bardziej mi się wydaje, że oni po prostu zbierają itemki po sobie, po tych, co zginęli. Uwaga, czy to uda mi się uciec na bazę? Czy będą dwie najlepsze ucieczki? Ach, nie będzie dwóch najlepszych ucieczek, bo no jak widzicie, jestem znowu w nogach. Teraz rzuciłem pery do góry i chyba sobie tutaj niestety zginę. No i po prostu ja próbuję dla was nagrać odcinek z całego serduszka, co być dla was miły, ale się po prostu nie da, bo widzicie, typy sobie liżą na przykład 2 na 1 i robią nogi, bo nic innego nie potrafią tej grze zrobić. Taka jest prawda o tych ludziach w tym momencie na tych serwerach wszystkich, że wiecie, no nic po prostu nie potrafią robić, są zwykłymi Steve'ami, Bachorami, 13-letnimi, którzy się nauczyli grać tylko i wyłącznie na nogi i grają na nogi, nie? I taka jest prawda, wiecie, co chodzi. Tylko czy tego gościa mi się uda zabić? Może mi się uda jego zabić, w sumie, bo on jest koksa przede mną, przez co mam dużo jednego regenkę. Jakby polizał, byłoby mega spoko, bo to już w ogóle by była komiczna akcja, że sobie gościu jeszcze... Nie polizał niestety, no więc... No dupa, powiem tak, no dupa lekko. Tylko... Wiecie co, ja chyba zrobię tak. I teraz by był hit, jakbym jeszcze gdzieś enderchesta mi się udało otworzyć. Nie uda mi się otworzyć enderchesta, sobie zginę, więc nie polecam kolejnej gildii o nazwie BA, także co? Ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, myślę, że w tym momencie mogę go zakończyć, no bo widzicie, myślę, że dalsze nagrywanie i tepanie do ludzi nie ma sensu, gdyż nic innego nie potrafią ci ludzie robić, także sub, łapka i dzwoneczek na moim kanale i dziękuję wam za oglądanie tego odcinka i do następnego, piona!